Małżeństwo intymne. Tu Gandalf. Pierwsze słowa i podziękowania ślę do nieznanych mi przyjaciół, którzy skierowali do mnie list pasterski. Przekazałem go kolegom z redakcji rolnej. Napisała także do mnie Renata z Bełchatowa. Gandalfie, od 30... Przepraszam. Nie ma za co. Gandalfie, od 36 lat jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Kilka lat temu postanowiliśmy rozpocząć regularne współżycie. Niestety, bez powodzenia. 2 lata temu, kierując się zaleceniem doktora Tygrysa Młodzienkowskiego, podjęliśmy starania mające na celu przedłużenie gry wstępnej. Nie brakowało nam fantazji. Jednak ani wielogodzinne współzawodnictwo w bierkach, ani długotrwałe zmagania na rękę, ani nawet 2-tygodniowy maraton loteryjkowy nic nie zmieniły. W naszym intymnym świecie wciąż brak satysfakcji. Pozostały jeszcze gry komputerowe, ale jak wiesz, wiąże się to z poważną inwestycją. Wątpię już, czy przed brylantowymi godami zdołam doświadczyć chwil rozkoszy. Gandalfie, w tobie ostatnia nadzieja. Pomóż. Renata Zimna, Bełchatów. Droga Renata, szkoda, że dopiero teraz zwracasz się do mnie ze swoimi problemami. Klucz do waszego szczęścia leży tak blisko waszego domu w bełchatowskim USC. Skierujcie tam podanie o zmianę nazwiska, kiedy już nie będziecie zimnymi. Ponownie podejmijcie regularne współżycie. I proszę, napiszcie o swoich uniesieniach. Dziękuję także za serię niezwykłych rysunków, które nadesłał mój słuchacz z Rypina, Roman, erotoman. Symbolika twoich szkiców, Romanie, nie zawsze jest dla mnie jasna. Sądzę jednak, że złapałem ogólną ideę odzwierciedloną w starej prawdzie, iż pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Pozdrawiam serdecznie ciebie i cały personel oddziału, który się tobą opiekuje. Kończę, drodzy, bo znowu źle się poczułem. Jak co miesiąc.